Ale wcześniej 16-letni Franklin, już pracując jeszcze dla brata, zaczął potajemnie zamieszczać eseje i komentarze jako Silence Dogwood. Udawał fikcyjną wdowę, która oferowała od siebie przemyślenia na temat wszystkiego od mody i małżeństwa po prawa kobiet i religii. Tak, udawał inne osoby, nie przyznawał się do tego, często publikował anonimowo już jako nastolatek. Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Podobizna bohatera dzisiejszego solowego odcinka podcastu Lepiej Teraz znajduje się na banknocie 100-dolarowym, choć nigdy nie był amerykańskim prezydentem. Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej Teraz. Dzisiaj przygotowałem dla Was specjalny solowy odcinek z kolejny z serii Niezniszczalni na temat prawdziwego idola. Idola od lat mojego ulubionego Benjamina Franklina. Ten jeden z założycieli, ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, współautor amerykańskiej Deklaracji Niepodległości oraz Konstytucji, miał bardzo szerokie zainteresowania, był wszechstronnie uzdolniony i oprócz polityki prowadził działalność publicystyczną. Zajmował się filozofią, malował, był drukarzem, dokonał wielu odkryć naukowych, o których niedługo się dowiecie. Niektóre z nich wymienię w tym odcinku. Ale chciałbym przede wszystkim dzisiaj skupić się na jego metodach samodoskonalenia, bo według mnie był prawdziwym prekursorem samorozwoju. I tradycyjnie, zanim przejdę do dzisiejszego odcinka Lepiej Teraz, zapraszam Was też do Po ludzko o pieniądzach, gdzie czekają na Was przygotowane przeze mnie dwa solowe odcinki. Pierwszy o tym, jak oglądanie telewizji wpływa na nasz status finansowy i drugi o tym, na czym polega plutofobia. Wracając do Lepiej Teraz, moi drodzy, zanim usłyszycie biografię i metody samorozwoju Benjamina Franklina, chciałbym przeczytać Wam kolejny rozdział mojej książki, już 10, który opublikowałem na grupie facebookowej patronów podcastu Lepiej Teraz na patronite.pl. Jest to niewielki fragment, ale wydaje mi się, że Mam nadzieję, że Was zachęci do tego, żeby zostać patronem Lepiej Teraz i wesprzeć podcast. W zamian za to mieć dostęp do ekskluzywnych odcinków, specjalnego journala Lepiej Teraz, zniżek na kurs oraz właśnie kolejnych rozdziałów sukcesywnie pisanej, powstającej mojej książki. Tych rozdziałów już jest 10, także sporo tego jest i pozwólcie, że przeczytam Wam zaledwie fragment 10, który już jest na grupie. Jak to wszystko poukładało się w moim życiu? Nie jest tak łatwo przeanalizować wszystkie ścieżki prowadzące do punktów zwrotnych. Pewnym jednak z punktów był Timothy Ferris ze swoim blogiem, potem podcastem. Tak samo jak może i ty, zetknąłem się także z jego książką 4-godzinny tydzień pracy. Tak samo jak wiele osób wracałem do tej książki po latach. A te lata wcześniej, jak może i tobie, a z pewnością wielu osobom, zasiał w głowie idee, które kiełkowały powoli. Powoli, bo wtedy było to tak absurdalnie, no właśnie, jakie. Po latach w regularnej, zupełnie standardowej pracy czytam historię gościa, który pewnego dnia po prostu się zwolnił. Ferris w swojej książce przytacza historyjkę o rybaku, który na jakichś egzotycznych wyspach siedzi na brzegu morza. Nagle staje nad nim biznesmen. Co będziesz dzisiaj robił? Pyta. Nic wielkiego. Będę spokojnie łowił ryby. Lubię łowić ryby. Potem pójdę do domu, spędzę czas z rodziną, następnie udam się wieczorem do tawerny. A nie myślałeś, żeby zainwestować w kuter? Pyta biznesmen. Ale po co? Mógłbyś łowić więcej ryb, zarabiać więcej i zainwestować potem we flotę kutrów. I co wtedy? Zapytał rybak. Wtedy, tłumaczy przedsiębiorca, możesz założyć zakład przetwórczy i zarabiać jeszcze więcej pieniędzy. I co wtedy? Potem możesz uruchomić sieć zakładów i sprzedawać ryby na całym świecie. No dobrze, a jak już to osiągnę? Będziesz mógł całe życie zajmować się tylko i wyłącznie tym, na co masz ochotę. Przecież właśnie to robię. Historyjka zapewne nie pochodzi od samego Tima, a
ale wbija się bardzo w pamięć, to też opowiadam ją z pamięci. Sens jest jednak zachowany. To właśnie zasiał nam czytelnikom w umysłach Tim Ferriss. Zadać sobie pytanie, co chce się w życiu robić? Na co się ma ochotę? Co jest ważne? A dopiero później mierzenie się z kwestią, ile potrzebujesz na to pieniędzy, aby zrobić właśnie to, co jest dla ciebie ważne, było kluczową sprawą, która zaczęła kiełkować w moim umyśle. I właśnie tutaj bardzo dobrze składało się to z pewną starożytną filozofią, o jakiej dowiedziałem się właśnie od Tima. Nigdy bym siebie nie podejrzewał o coś więcej niż zainteresowanie filozofią. Filozofowie, jakich miałem wątpliwy zaszczyt poznać, nie stronili od alkoholu i byli dalece od bycia mędrcami. Mój edytor, który pomaga mi poprawiać, pisać, tutaj wpisał notatkę. Ja przynajmniej nie jestem alkoholikiem. Tak, moi drodzy, mój edytor jest po filozofii. Tymczasem, jak wiecie, stałem się praktykującym stoikiem. Pozwól, że cofnę się 2300 lat wstecz. To tyle, koniec cytatu. Resztę możecie przeczytać w 10 rozdziale opublikowanym na grupie facebookowej patronów podcastu Lepiej Teraz na patronite.pl. Wszystkie osoby, które chciałyby otrzymać dostęp, zapraszam na mój profil na patronite.pl. Moi drodzy, już więcej nie przedłużam i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka biografii Benjamina Franklina i jego metod samodoskonalenia. Benjamin Franklin miał tylko 2 lata formalnej edukacji za sobą. Uważany był za najbardziej błyskotliwego Amerykanina w historii, a rzadko uczęszczał do szkoły. Spędził w niej zaledwie 2 lata, uczęszczając do Boston Latin School i do prywatnej akademii, zanim dołączył do rodzinnej firmy produkującej świeczki i mydła. Nadrobił braki edukacji, wydając mało pieniędzy na książki, ponieważ pracował w drukarni. Często nie jadł po to, żeby mógł kupić książki, które nie były drukowane. Były sprowadzane z Anglii, czyli z kontynentu europejskiego do kolonii amerykańskiej. Aby pozwolić sobie na nowe tomy, po prostu głodował. Zdarzyło się tak. Doskonalił także swoje umiejętności kompozycji, czytając eseje, artykuły, a następnie przepisywał je z pamięci. Był geniuszem. Jak wiecie, obecnie podobizna Benjamina Franklina znajduje się na banknocie 100-dolarowym, choć nigdy nie był amerykańskim prezydentem. Był jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, współautorem amerykańskiej Deklaracji Niepodległości oraz Konstytucji. Miał bardzo szerokie zainteresowania, był wszechstronnie uzdolniony, oprócz polityki prowadził działalność publicystyczną, zajmował się filozofią, malował obrazy, był drukarzem. Dokonał wielu odkryć naukowych. Uważany jest m.in. za wynalazcę okularów dwuogniskowych, fotela bujanego, płetw do pływania, pieca bezdymnego. Odkrył także i opisał prąd zatokowy, Goldstrom. Nadał ostateczny współczesny kształt instrumentu harmonika szklana, czyli glass harmonika. Ku jego czci jednostkę ładunku elektrycznego w układzie CGS nazwano Franklinem. Jako pierwszy pisał także o potrzebie stosowania czasu letniego. Jednakże humorystyczna wymowa jego artykułu sprawiła, że nie zaczęto się do tego stosować jeszcze. Po prostu postulował, by ludzie wstawali i kładli się spać wcześniej. 10 czerwca 1752 roku w kolonii amerykańskiej w Wielkiej Brytanii w Ameryce Północnej Benjamin Franklin latał latawcem podczas burzy i zbierał otaczający ładunek elektryczny do butelki lejdejskiej, co pozwoliło mu wykazać połączenie błyskawicy z elektrycznością. Elektrycznością zainteresował się w połowie lat 40. XVIII wieku. To był moment, kiedy jeszcze niewiele było wiadomo na temat elektryczności i wiele dekad spędził na eksperymentach. Dzięki temu, można powiedzieć, zyskał sławę w Europie, na dworach europejskich. Stworzył wiele terminów używanych dzisiaj, w tym taki jak bateria, przewodnik, elektryka. Wynalazł oczywiście piorunochron, używany do ochrony budynków. Wtedy najczęściej to były kościoły i okręty, statki. Wymyślił alfabet fonetyczny i prowadził dziennik. Cały czas doskonalił się, zapisując i praktykując codziennie wybrane przez siebie poszczególne cnoty. Tych cnot było 13. Poświęcę temu oddzielny odcinek. Ale zacznijmy od początku. Urodził się w 1706 roku w kolonii brytyjskiej Ameryki Północnej. Pozwólcie, że przybliżę Wam kalendarium i najważniejsze fakty z jego życia. W wieku 11 lat zaczyna czytać Plutarcha, starożytnego autora,
i wymyśla właśnie te płetwy pływackie na swoje ręce. W wieku 12 lat pisze balladę o schwytaniu pirata czarnobrodego. Już wtedy ćwiczy pisanie. W tym samym czasie właśnie pracuje jako stażysta w drukarni należącej do jego brata Jamesa. Swoją drogą James bardzo źle go traktował, często go bił po prostu za nieposłuszeństwo i za to, że według niego był pełen pychy i wyniosłości. Był po prostu bardziej inteligentny od Jamesa, mimo że był od niego młodszy. W 1720 roku przestał chodzić do kościoła, żeby wykorzystać niedzielę na naukę. W 1722 roku, to już mnie bardziej zainteresowało, zostaje wegetarianinem. Po części motywuje go do tego niechęć do mięsa, ale także dlatego, że dzięki temu może zaoszczędzić pieniądze i kupić więcej książek po prostu. Jak dużo widzę podobieństw między nami, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką uwagę w ogóle. A więc stał się odnoszącym sukcesy pisarzem już jako nastolatek. Po tym, jak jego brat James, o którym wspomniałem, założył cotygodniową gazetę zatytułowaną New England Courant w latach 20. właśnie XVIII wieku. W 1723 roku ucieka ze stażu u tego brata tyrana, który go po prostu coraz częściej bije, i jedzie do Nowego Jorku, a następnie do Filadelfii, gdzie znajduje zatrudnienie jako drukarz, bo jak opisuje w swojej słynnej autobiografii, wysiada ze statku i ma ze sobą tylko bagietkę, którą podjada i szuka dla siebie domu i miejsca, gdzie mógłby, i pracy, gdzie mógłby się utrzymać. I znajduje Johna Reeda, którego córka Deborah wkrótce zostaje żoną. Właściwie w 1730 roku zostaje jego żoną. Ale wcześniej 16-letni Franklin, już pracując jeszcze dla brata, zaczął potajemnie zamieszczać eseje i komentarze jako Silence Dogwood. Udawał fikcyjną wdowę, która oferowała od siebie przemyślenia na temat wszystkiego od mody i małżeństwa po prawa kobiet i religii. Tak, udawał inne osoby, nie przyznawał się do tego, często publikował anonimowo już jako nastolatek. Te listy pani Silence Dogwood były bardzo popularne i ta pani, wymyślona przez Franklina pani, wkrótce otrzymała kilka propozycji małżeństwa od bardzo, bardzo wysoko urodzonych kawalerów w Bostonie. Franklin napisał w sumie 14 esejów, zanim zdemaskował się jako ich autor, ku wielkiemu rozczarowaniu oczywiście jego bardzo zazdrosnego brata. To swoją drogą, jak czytam o tym bracie, to bardzo, bardzo nieprzyjemna osoba. W 1724 roku wraca do domu w Bostonie, by pożyczyć pieniądze od ojca i założyć drukarnię. Niestety ojciec odmawia. Powraca więc do Filadelfii i za namową gubernatora stanu jedzie do Londynu, aby kupić sprzęt do drukowania. Listy kredytowe gubernatora dla niego nigdy się nie zmaterializowały, a Franklin utknął w Londynie po prostu bez pieniędzy i oczywiście zatrudnił się w drukarni, co bardzo się mu przydało. Mówiąc jedzie do Anglii, to brzmi, dzisiaj brzmi tak lekko. Wtedy to było tak zwane przejście przez Atlantyk, moi drodzy, i trwało 2 miesiące w jednym kierunku na żaglowcu, który płynął północnym Atlantykiem, bo taki był kierunek wiatrów, taki był kierunek prądów morskich, że na wschód, czyli wtedy z Ameryki Północnej, jeszcze nie Stanów Zjednoczonych, ale z Ameryki Północnej, z kolonii amerykańskich, płynęło się północną częścią Atlantyku w stronę Europy, a wracało do Ameryki Północnej z Europy środkową częścią. Tak też płynął Kolumb, odkrywając Amerykę. No i pozostaje w Londynie, Benjamin pozostaje w Londynie jako drukarz, pracując dla Samuela Palmera. Przez kilka lat doskonali tam swoje rzemiosło, co bardzo zaprocentuje po powrocie za ocean. W 1725 roku publikuje tam swoją pierwszą broszurę, rozprawę o wolności i konieczności, przyjemności i bólu. Chodzi do teatru, żarłocznie czyta książki, przesiaduje w kawiarniach. Widzicie, robi to wszystko, czego my teraz nie możemy robić. Poza oczywiście czytaniem książek. W lipcu wraca do Filadelfii i pracuje dla Thomasa Denhama, kupca, który pożyczył mu pieniądze na powrót do domu. Pracuje jako księgowy, jest sklepikarz w sklepie, który sprzedaje importowaną odzież i sprzęt. No i w końcu dorabia się pieniędzy. Połowę życia spędził na nieoficjalnej emeryturze, głównie dzięki umiejętności tworzenia dochodów pasywnych, niezwykłej oszczędności, ascetycznego życia i dobrego zarządzania, inwestowania
swoich pieniędzy. Do Filadelfii przybył praktycznie bez grosza w tym 23 roku i w ciągu dwóch dekad stał się bardzo bogatym właścicielem drukarni, spekulantem ziemi i wydawcą bardzo popularnego w Ameryce Północnej almanachu biednego Richarda, Poor Richard Almanach. W 1727 roku pomaga założyć klub Junto, stowarzyszenie młodych mężczyzn, którzy spotykali się w piątkowe wieczory w celu samodoskonalenia, nauki, wzajemnej pomocy, życia towarzyskiego. Można powiedzieć, że to były takie pierwsze początki mastermindów, ten klub. To było takie spotkanie znajomych, którzy doskonalili się wzajemnie i sobie pomagali. W 1729 pisze broszurę zatytułowaną Natura i konieczność waluty papierowej. Kupuje The Pennsylvania Gazette od Samuela Kamera. Zostaje wybrany oficjalnym drukarzem w Pensylwanii, a gdy ogień niszczy południową część Filadelfii, Franklin zaczyna agitować za programami ochrony przeciwpożarowej, pierwszej takiej na świecie. Dołącza do loży masońskiej St. John's i w 1734 zostaje wybrany wielkim mistrzem wielkiej loży masońskiej masonów Pensylwanii. Sporządził też statut biblioteki. Biblioteka nazywała się Library Company. Jest pierwszą wypożyczającą biblioteką w kraju, choć nadal pozostaje prywatna. Kupuje prasę drukarską, czcionki w zamian za 1/3 zysków w ciągu 6 lat. W efekcie staje się franczyzodawcą druku. Czy już wtedy zaczął zarabiać na franczyzie? Genialny człowiek. Franklin wynajmuje powierzchnię handlową swojej teściowej, która sprzedaje swoją dobrze znaną maść na oparzenia, od drapania też. Uczęszcza na wykłady Archibalda Spencera w Bostonie na temat filozofii przyrody, elektryczności. Rozpoczyna spotkania amerykańskiego towarzystwa filozoficznego. Zaczyna swoje własne eksperymenty elektryczne w 1746. Pisze The Plain Truth, czyli broszurę argumentującą za lepszym przygotowaniem wojskowym w Ameryce Północnej. I w tej broszurze, moi drodzy, umieszcza pierwszy polityczny komiks opublikowany w Ameryce. W 1748 roku już jako 42-latek był na tyle bogaty, by przestać pracować jako drukarz i został po prostu dżentelmenem. Emerytura pozwoliła mu spędzić pozostałe 42 lata na nauce, opracowywaniu wynalazków, właśnie takich jak piorunochron, okulary dwuogniskowe, bardziej wydajny piec grzewczy i miał więcej swobody pracy w służbie publicznej. W 1752, kiedy prowadził eksperyment z latawcem, w międzyczasie napisał też plan zjednoczenia kolonii dla bezpieczeństwa i obrony. Pomaga wprowadzić składkę mieszkańców Filadelfii na ubezpieczenie domów przed pożarami, moi drodzy. Już wtedy ubezpieczenia wprowadził do Ameryki Północnej. Mapuje trasy pocztowe w koloniach. Zaczyna pisać swoją autobiografię w 1771 roku. I mimo tego, że nigdy nie ubiegał się o urząd, został przez mieszkańców Filadelfii wybrany na delegata Kongresu Kontynentalnego. Później zostaje wybrany dyplomatą i ambasadorem we Francji, Szwecji, pierwszym postmistrzem generalnym i przewodniczącym Najwyższej Rady Wykonawczej Pensylwanii. Sam Benjamin Franklin na początku był niechętny wojnie o niepodległość, nie chciał buntować się przeciwko królowi, bardzo go szanował. Nawet kiedyś napisał, że każde naruszenie praw nie jest warte buntu. No ale stał się jednym z ostatnich ojców założycieli, którzy opowiedzieli się za całkowitym oddzieleniem od Wielkiej Brytanii. Mimo to, mieszkając w Londynie, dążył do pokojowego kompromisu i zachowania imperium. Ale w momencie, kiedy miała miejsce bostońska impreza herbaciana, tak to się nazywa, czyli po prostu bostońska herbatka, kiedy koloniści przebrani za Indian wrzucili ładunek herbaty do morza, pojawiły się akty przemocy ze strony wojska brytyjskiego w stosunku do kolonistów. On nalegał, by kompania wschodnioindyjska zrekompensowała straty. Niektórzy na początku, zanim zaczął popierać niepodległość, myśleli, że jest w ogóle brytyjskim szpiegiem. No ale w 1778 roku podpisuje sojusz z Francją, a po wygranej rewolucji, czyli wojnie o niepodległość, jest mianowany do negocjacji traktatu pokojowego z Anglią. W tym czasie wynalazł właśnie soczewki dwuogniskowe. W 1785 zostaje wybrany na prezydenta Rady Wykonawczej Pensylwanii i wymyśla długie ramię, czyli narzędzie do zdejmowania książek z półki. Człowiek po prostu nie może się powstrzymać.
a w 1787 podpisuje Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Pod koniec życia Benjamin Franklin zaangażował się w akcję dążącą do zniesienia niewolnictwa. Był w życiu właścicielem dwóch niewolników, którzy pracowali jako służba domowa, ale na starość zaczął postrzegać niewolnictwo jako podłą instytucję, która była sprzeczna z zasadami rewolucji amerykańskiej. W ogóle bardzo wielu ojców założycieli była po prostu hipokrytami. George Washington, Thomas Jefferson, oni wszyscy mieli niewolników i to duże ilości niewolników, po kilkuset nawet na swoich farmach. Franklin był jakimś wyjątkiem. W 1787 objął stanowisko prezydenta abolicjonistycznego stowarzyszenia w Pensylwanii, czyli stowarzyszenia, które walczy na rzecz zniesienia niewolnictwa. W 1790 przedstawił kongresowi petycję wzywającą do udzielenia wolności tym nieszczęśliwym ludziom, których petycja została zignorowana. Franklin kontynuował swoją walkę aż do śmierci. Pod koniec życia napisał traktat przeciw niewolnictwu. Jak mówiłem na początku, Benjamin Franklin przez całe życie dążył do doskonałości w wielu dziedzinach życia. Wymyślił kilka takich metod dochodzenia do doskonałości. Pozwólcie, że wymienię kilka. Pierwsza to jest tak zwana lista za i przeciw. Między innymi w podejmowaniu decyzji, korzystając właśnie z tej listy, jego metoda polega na podzieleniu połowy arkusza papieru linią na dwie kolumny, nadpisując jedną za, a drugą przeciw. Na przykład, powinienem zainwestować swój czas w pisanie bloga czy robienie podcastu, i piszemy, że blog, podcast za blogiem, za podcastem. Choć brzmi to dość prosty sposób, większość z nas zmaga się z podejmowaniem właściwych decyzji. To jest prawdziwa sztuka, podjęcie decyzji. Ale właśnie ich podejmowanie może stać się prostsze, począwszy od wybrania ścieżki kariery po wybór partnera życiowego. I warto rozważyć każdą z opcji, aby móc wyeliminować którąś pod względem zalet i wad. Więc warto jasno zapisać na kartce swoją decyzję, wypisać wszystkie zalety i wady, wszystkie za i przeciw, aby podjąć konkretną decyzję. Innym odkryciem Franklina było to, co się dzieje, gdy znienawidzona osoba wyświadczy ci przysługę. I wtedy Benjamin Franklin odkrył tak zwany efekt wyświadczonej przysługi, czyli zrobienie czegoś dla drugiej osoby, szczególnie wtedy, gdy jej nie lubimy lub jest nam po prostu obojętna, może wywołać stan napięcia spowodowany dysonansem pomiędzy postawą nie lubię tej osoby, a pomogłem jej. I w celu zredukowania dysonansu i obniżenia napięcia następuje zmiana postawy z nie lubię tej osoby i jej pomogłem na pomogłem tej osobie, bo ją lubię. To jest tak zwany efekt wyświadczonej przysługi, czyli tendencja do zmiany postawy najbardziej przyjazną w stosunku do osób, dla których zrobiło się coś dobrego. Franklin opisał to zjawisko w swojej autobiografii, Żywot własny. Tą taktykę obrał w stosunku do swojego przeciwnika w wyborach na pisarza Zgromadzenia Pensylwanii w 1737 roku. Pozwólcie, że zacytuję. Nie zamierzałem wszakże ubiegać się o jego życzliwość drogą ukazywania mu służalczych względów, ale odczekawszy trochę, obrałem inną metodę. Widząc, że ma on w swojej bibliotece pewną rzadką, a interesującą książkę, wystosowałem doń list, w którym wyraziłem pragnienie przyjrzenia książki oraz prośbę, aby zechciał łaskawie pożyczyć mi ją na kilka dni. Przesłał mi ją natychmiast. Ja zaś zwróciłem po niespełna tygodniu z nowym listem, w którym wypowiedziałem moją gorącą wdzięczność. Kiedy niebawem spotkaliśmy się w izbie, przemówił do mnie, czego nigdy dotąd nie robił, i wdał się w nader uprzejmą rozmowę. Odtąd też okazywał zawsze gotowość do pomagania mi przy każdej sposobności. Wkrótce bardzo zaprzyjaźniliśmy się, a przyjaźń ta trwała aż do jego śmierci. Wypadek ten potwierdził raz jeszcze prawdziwość starej maksymy, której dawno już nauczyłem się, a która głosi, że ten, kto raz ci wyrządził przysługę, będzie bardziej skory oddać ci nową, niż ktoś, komuś ty usłużył. Benjamin Franklin był niezwykle pracowity. Pracował tak wytrwale, że w końcu jedna z prominentnych osób powiedziała o jego firmie, że, cytuję, zakład owego Franklina prowadzony jest lepiej niż jakakolwiek znana mi drukarnia. Widzę go zawsze przy pracy, kiedy wracam z klubu do domu, a jest także przy pracy rano, zanim jeszcze jego sąsiedzi wstaną.
Od tego czasu jego drukarnia zyskała zaufanie i zaczęły zewsząd spływać zamówienia. Do pracowitości należy też zaliczyć ciągłe kształcenie się, czytanie książek, prowadzenie dyskusji. Franklin specjalnie na tę sferę swojego życia poświęcił osobne miejsce w swoim planie dnia. Wracając do klubu Junto lub Junto, jak to woli, Junto po polsku się pisze, w 1727 roku w wieku 21 lat założył klub Junto, który początkowo składał się z 12 członków, którzy spotykali się co tydzień w piątkowe wieczory na minimum 2 godziny. Najpierw w tawernie, a potem w domu, aby omówić kwestie moralne, polityczne, filozoficzne w celu poprawy siebie lub swojej społeczności. I była to grupa bardzo różnorodna. W skład niej wchodzili drukarze, stolarze, urzędnicy, barman, geodeta. I klub doprowadził do różnego rodzaju innowacji, takich jak chociażby powstanie pierwszej biblioteki, subskrypcyjnego wypożyczania książek, ochotniczej straży pożarnej, nocnej straży w mieście, szpitala. Ich celem było zachęcanie do zaangażowania obywatelskiego, rozpalenia głębokich rozmów wokół wielkich pytań i cytuję, inspirowanie poczucia celu w ulepszaniu naszej społeczności i nas samych. Nawiązywanie głębokich kontaktów między grupą i poza nią. Po prostu te osoby się polecały nawzajem różnym ważnym osobom. Wtedy budowanie nawyków, które jednostki przyniosą do domu swoim rodzinom i że będzie to trwać przez całe życie. Jak pisze w swojej autobiografii, nasz klub był najlepszą szkołą filozofii, moralności oraz polityki, jaka istniała w naszej prowincji, ponieważ nasze pytania czytaliśmy w tygodniu poprzedzającym ich dyskutowanie, w ciągu którego czytaliśmy wiele na tematy związane z pytaniem, aby móc lepiej dyskutować. Tutaj także nabyliśmy dobrych zwyczajów przy rozmawianiu, gdyż nasze reguły chroniły nas przed zniechęcaniem się nawzajem. Moje wspominanie o nim w tym miejscu służy pokazaniu działania pewnych moich interesów, gdyż wszyscy członkowie klubu używali swoich wpływów, aby rekomendować mój biznes. Braintal w szczególności zapewnił nam zamówienie na wydrukowanie 40 arkuszy historii kwakrów. Resztę miał wydrukować Kamer. Sam klub wyczulony był na kwestię wizerunku swoich członków. Angielskie słowo credit oznacza zarówno uznanie dla kogoś, jak i kredyt handlowy. Jedno z drugim było nierozerwalnie związane. W Pensylwanii cierpiącej na niedobór pieniędzy w obiegu bardzo wiele transakcji załatwiano bezgotówkowo. A w takich sytuacjach szczególnie liczyło się zaufanie do drugiej strony. Franklin opowiada, jak bardzo się starał w początkach swojej samodzielnej kariery biznesmena, by postrzegano go jako sumiennego i pracowitego. Wstawał i zaczynał pracę wcześniej niż inni. Kończył ją później, nie chodził do tawern, ani nie zabawiał się polowaniami czy innymi pustymi rozrywkami. Nawet chyba czytaniem książek starał się nie popisywać. Moi drodzy, tworzeniu i prowadzeniu klubu Junto poświęcę oddzielny odcinek Lepiej Teraz. Ciekawe, takie inicjatywy były ważnymi ośrodkami wiedzy i nauki. Służyły do wymiany myśli, dotarcia do większej liczby książek dla Benjamina Franklina. Bo w XVIII wieku publikacje wciąż były rzadkie i bardzo drogie. Na książki było stać tylko zamożne osoby. I stąd powstał pomysł na stworzenie prywatnej biblioteki członkowskiej. Pozwoliła ona na zgromadzenie pokaźnego zbioru złożonego z biblioteczek poszczególnych członków założycieli klubu. Dodatkowym plusem była składka członkowska umożliwiająca zakup kolejnych książek. Franklin, jak wiecie, sam czytał bardzo dużo od najmłodszych lat. Nie było go stać na początku na zakup książek, więc pożyczał je ze sklepu i po lekturze zwracał w stanie nienaruszonym. W całej autobiografii jest wielokrotnie wspomniana rola książek w jego życiu. Sam, moi drodzy, uwielbiam czytać książki i zawsze dziwiły mnie osoby, które na przykład wybierają oglądanie telewizji lub kopienie się w internet, zamiast spędzać czas z książką. Franklin był samoukiem. Miał bardzo rozległą wiedzę w wielu dziedzinach. Znał 4 języki obce. Francuski, włoski, łacinę, hiszpański. Więc w sumie znał 5 języków, włącznie z angielskim. Był mistrzem produktywności. Właśnie dzięki temu mógł łączyć różne role. Pisarza, drukarza, polityka, przedsiębiorcy, naukowca, wynalazcy, konstruktora, innowatora, dyplomaty, poczmistrza. W swojej autobiografii podzielił się swoją codzienną rutyną i była bardzo prosta. Wstawał rano między 5 a 8, przygotowywał się do czekającego go dnia, rozważając, co go czeka, i podejmował odpowiednie postanowienia.
Następnie od 8 do 12 pracował. Między 12 a 2 zjadał obiad i przeglądał rachunki, a czasem czytał. Później znów przez 4 godziny pracował. Wieczór spędzał jedząc kolację, porządkując rzeczy, rozmawiając z ludźmi, a także rozpamiętując miniony dzień. A o 10 szedł spać, czyli w sumie spał około 7 godzin. Jego pogoń za doskonałością rozpoczęła się w wieku 20 lat, kiedy wymyślił system, który zmusił go do przyjęcia bardziej cnotliwych nawyków. Wybrał dla siebie 13 cnót, które uważał za najbardziej pożądane dla dobrego życia i stworzył listę. Listę i codziennie dokumentował swoje postępy w swoim dzienniku. I jak pisał w swojej autobiografii, moim zamiarem było nabycie nawyków wszystkich tych cnót. Sądziłem, że dobrze byłoby nie rozpraszać mojej uwagi, próbując od razu całości, ale skupiając się na jednej z nich naraz. A kiedy powinienem być tego panem, to przejść do innego. I tak dalej, aż przejdę 13. Starannie stworzył te 13 cnót. Pod koniec każdego dnia oceniał siebie, umieszczał kropkę przy każdej cnocie, którą naruszył. Czyli tak negatywnie zaznaczał, nie pozytywnie. Jego celem było zminimalizowanie liczby ocen w dzienniku. Gdyby udało mu się utrzymać swój dziennik w nienaruszonym stanie, oznaczałoby to, że jego życie było cnotliwe. Bez występku. Można też dodać, że nigdy nie osiągnął celu moralnej doskonałości. Poprzeczka, którą sobie postawił, była po prostu nie do osiągnięcia. Ale można powiedzieć, że jego dziennik samodoskonalenia stał się jego tak zwanym accountability partnerem. Cytuję: jeden człowiek o tolerowanych zdolnościach może dokonać wielkich zmian i dokonać wielkich rzeczy dla ludzkości, jeśli najpierw stworzy dobry plan, a odcięcie wszelkich rozrywek lub innych zajęć, które odwracają jego uwagę, uczyni realizację tego planu jego jedynym przedmiotem studiów i przedsięwzięć. W młodości Franklin studiował memorabilia Sokratesa autorstwa Ksenofona i miał obsesję na punkcie sokratejskiej metody zadawania pytań, co irytowało wiele osób, podobnie jak Sokrates irytował wiele osób, między innymi to przepłacił życiem. Wkrótce jednak zdał sobie sprawę, że dużo zdrowiej jest zacząć, Benjamin Franklin oczywiście, wkrótce zdał jednak sobie sprawę, że dużo zdrowiej jest zacząć od zastosowania tej kontroli wobec siebie samego. Do stworzenia tej listy zainspirowały go złote wersety Pitagorasa. I złote wersety wymieniają trzy pytania, które należy postawić podczas rutyny moralnej samokontroli. Pierwsze, co zrobiłem źle? Drugie, co zrobiłem dobrze? I trzecie, co pominąłem, co powinienem był zrobić? Jeśli podczas autorefleksji okaże się, że popełniłeś błąd, poważnie się za to skarć. A jeśli uczyniłeś coś dobrego, raduj się. Ćwicz dokładnie wszystkie te rzeczy. Medytuj nad nimi dobrze. Powinieneś je kochać całym swoim sercem. Moi drodzy, powoli zbliżam się do końca tego odcinka. Na pewno metodą Benjamina Franklina poświęcę jeszcze inne odcinki. Ten człowiek to jest po prostu kopalnia wiedzy i praktyki. Na jego temat tak naprawdę można założyć oddzielny kanał podcastowy. Każdemu rozdziałowi jego życia w analaską metodą samorozwoju poświęcić oddzielne odcinki. Postaram się niektóre z nich bardziej zgłębić i przekazać je Wam właśnie w podcaście Lepiej Teraz. A teraz dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i zapraszam za 2 tygodnie. To był podcast Lepiej Teraz. Jeśli Ci się podobał i masz ochotę na więcej moich treści, treści solowych, zapraszam serdecznie na patronite.pl/podcast-lepiej-teraz. Dołączając do grona patronów, otrzymasz dostęp do tajnej grupy na Facebooku, specjalnych solowych podcastów i 50% zniżki na kurs online Niezniszczalni, który znajdziesz też na stronie niezniszczalni.ideamen.tv. W tym kursie przygotowałem kilkanaście godzin lekcji audio i wideo dla wszystkich tych, którzy przechodzą trudny okres w życiu, tragedię, chorobę, czują zagubienie, mają problem z relacjami, są przytłoczeni pędem życia i wyścigiem szczurów. Zostań patronem Lepiej Teraz i otrzymasz ten kurs za połowę ceny. Także serdecznie Was zapraszam i jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I do usłyszenia wkrótce.